Witam na kanale Golden Voice, za nami wielki finał 15 edycji The Voice of Poland. Wygrywa Ania Iwanek, gratulacje. Kibicowałem Ani, ale moim zdaniem w finale nie była najlepsza. Ogólnie finał nie podobał mi się aż tak bardzo, jak na to liczyłem, że będzie mi się podobał. Głównie właśnie za sprawą Ani Iwanek. No bo kurczę, pierwsza piosenka pod garniaczek Kuby. Druga taka sobie, trzecia taka sobie, ale już coś swojego tam przemyciła. A czwartą już słyszeliśmy. Zero ognia w finale. No szkoda, za to i za płóciennik mnie bardzo, może nie zaskoczyła, ale zadowoliła. Wreszcie długie dźwięki z napięciem, z wokalizą. Na to czekałem Łizy i doczekałem się, a ona jako pierwsza odpada. No nie, no tak nie można. A i dowiedziałem się, że jestem hejterem, bo mówiłem, że się nie rusza, ale to tak na marginesie. Na pocieszenie i zapewnie wygra mój ranking. Marne pocieszenie, ale jednak jakaś wygrana w mediach. Niestety nagrody nie jestem w stanie zafundować odpowiedniej. Kacper i Mikołaj na swoim poziomie, niczego innego nie oczekiwałem. Mikołaj ma to coś fajnego w sobie, że nigdy nie wiem, jak zaśpiewa. To jest takie fajne u Mikołaja. Jeżeli chodzi o występy finałowe, no to dla mnie czwarte miejsce Kacper. Duet moim zdaniem słabiutki, w dwugłosie brzmiało to cieniutko. Trzecie miejsce Ania, brakowało lepszych piosenek właśnie. Drugie miejsce Mikołaj, odpowiednie kawałki, dobre występy. No i pierwsze miejsce Iza, rewelacyjne występy. Do usłyszenia w topkach i uzupełnieniu rankingu i tak dalej. Jeszcze ze 2-3 odcinki o Voice'ach będą, także nara.